Witam wszystkich serdecznie. Uzewnętrzniałem się już a propos materiału o saunie. Bardzo często chodzę na saunę. Od wielu, wielu, wielu lat, kilkunastu lat regularnie, cały czas. Odwiedzam różne sauny w swoim życiu. Tam, gdzie mam okazję, tam, gdzie pojadę, no to często korzystam, jakby, żeby zobaczyć, jak są zorganizowane sauny w innych miejscach w Polsce. Jak to działa, kto przychodzi, nie ukrywam, jaka jest kultura sauny. Jak ludzie się zachowują, o czym rozmawiają, mniej więcej jak to wygląda, tak? Ale też nie ukrywam, no dla swojej własnej przyjemności. No i wczoraj miałem przyjemność być, ogólnie rzecz biorąc w Gdańsku, no i w tymże Gdańsku skosztowałem sauny. Klub się nazywa ogólnie klub, no bo to jest jakieś większe przedsięwzięcie fitnessowe, Good Luck Club, tak? Chyba Good Luck Club. Na pewno Good Luck, a później zdaje mi się, że klub. Między innymi są sauny. Jest infrared sauna, jest fińska, jest parowa. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem miłośnikiem sauny fińskiej, czyli sucha sauna z piecem w okolicach 90 stopni, 100 stopni. W zależności, każda sauna naprawdę rządzi się jakimiś tam innymi prawami, jeżeli chodzi o temperaturę, nie ma to znaczenia. No i wczoraj w tymże Good Luck Clubie jedna rzecz mnie mocno zaskoczyła, naprawdę mocno, aż się, szczerze powiedziawszy, można powiedzieć, uśmiałem. A druga to takie a propos coś, co dzieje się w każdych saunach, jakby nie ma tu na to reguły, do jakiej sauny pójdziemy. I teraz zacznę od drugiej. Jeżeli chodzi o zakaz polewania w saunach czegoś, co przynosimy, zazwyczaj się to stosuje, że raczej nie preferują tego sauny, żeby polewać po swojemu. Dlaczego? Ja powiem według mojej osobistej oceny, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że dzisiaj no, ludzie mogą przynieść przeróżne specyfiki, tak? Do sauna jest publiczna, przychodzi większe jakieś tam zrzeszenie ludzi, od dwóch osób zwyż, nieraz kilkanaście. Niekoniecznie są miłośnicy, po pierwsze, dawania czegoś na piec, czyli jakieś tam polewki z jakimiś tam tematami aromatycznymi, czy zdrowotnymi wręcz, to po pierwsze, że niektórzy nie są miłośnikami tego typu historii, a druga sprawa to co w ogóle dodajemy jakby do tych specyfików, tak? I to jest, teraz dotknę tego drugiego podpunktu, bo ja akurat też nie jestem miłośnikiem, jak ktoś przyjdzie i na przykład, dałem wam tylko przykład, ktoś przyniesie kryształki, wsypie je w nadmierne, kryształki mięty, w nadmiernej ilości je zapoda na piec. Efekt jest fatalny, jeżeli chodzi o saunowanie, mianowicie tak, natychmiast oddech jest dobrze, no wydaje się, że on jest bardzo świeży, tak jakbyśmy wzięli do ust 20 gum do żucia miętowych jednocześnie, mniej więcej. Natychmiast się robi człowiekowi zimno w saunie, że nie ma tego odczucia gorąca, czyli jest takie oszukiwanie własnego organizmu. Jest wychłodzenie się czuje już na saunie. Wychodzimy z tej ze sauny, woda zimna robi nam krzywdę, bo jeszcze bardziej nas, że tak powiem, mocniej wychładza. Jest taki efekt zimna później, czyli ja uważam, że te kryształki mogą zrobić więcej zła niż dobrego. One są dobre w bardzo, bardzo ograniczonej ilości, w bardzo odpowiedniej porcji dane, rozpuszczone na przykład w wodzie. No to okej, jeszcze jestem w stanie powiedzieć, że to ma sens. Ale jak ktoś przesadza z kryształkami, a często ludzie niestety nie mają umiaru i przesadzają, to zadziałają w sposób absolutnie negatywny. Kryształek jako kryształek, ten mięty jeszcze ma, powiedzmy, jakieś tam ta mięta, no mówię, jakieś walory, ale głównie ja bym się skupił na tym, żeby tą miętę zmieszać z wodą i dodać tą wodę bezpośrednio do napiec sauny, nie? Wczoraj wszedł gościu, no bez pytania, zazwyczaj ludzie jak wchodzą na saunę, zazwyczaj jednak, tak jest, chyba że są jakieś lokalne obyczaje, że przychodzi ktoś zawsze jakby ten sam, co tam coś zapodaje, no to może się nie pyta. Ale zazwyczaj się pyta ktoś pro forma, czy nikomu nie przeszkadza, bo są ludzie, tak jak powiedziałem, różni, tak? Jednemu przeszkadza, coś jednemu nie przeszkadza. Przyszedł gościu, wlał coś na piec. Facet się go zapytał, siedziało nas czworo czy pięcioro. Co tam pan dolewa, tak dosłownie? Czy co to za specyfik, coś takiego? A gościu mówi, jakieś tam opium, teraz nie pamiętam, ale coś na pewno związane z opium. Czyli magiczna nazwa, wiadomo, opium. Cudowna nazwa, prawdopodobnie zachęciła tego gościa do kupna. Polał to i gość mówi komentarz, cały czas jest rozmowa chwilowa między dwoma ludźmi. A czuć jak mydłem. I powiem wam tak, chwila, moment, kilka sekund wystarczyła, mnie zaczęło przytykać, kompletnie nie szło oddychać w tej saunie. Tam było tak, chwilowe uderzenie jakiegoś tam, powiedzmy, zapachu,
Ile to w tym było opium, nie oceniać, bo ja z narkotykami nigdy nie miałem do czynienia, w ogóle mnie to nie interesuje ta bajka i nie bawi mnie nawet coś takiego jak jakieś tam tego typu historie. Facet przyniósł, ja wiem mniej więcej jak to działa. Są przeróżne specyfiki w internetach, w jakichś punktach sprzedawane do sauny, specjalne, specjalistyczne do sauny. Co tam jest, jaka chemia jest zmieszana, nikt tego nie wie. Sauna to jest na tyle specyficzne miejsce w ogóle, gdzie przychodzimy się nagrzać, wyluzować i odprężyć. Dlatego ja nie jestem zazwyczaj, wolę tak, wolę, żeby nie było nic dodane, niż jest dodane coś w sposób nieprofesjonalny. A niestety zdarza się tak, że częściej jest dodawane w sposób coś nieprofesjonalny, niż coś podane w sposób naprawdę poczciwy, że da to pozytywny efekt. I wczoraj był właśnie taki sposób kompletnie nieprofesjonalny. Facet prawdopodobnie kupił coś, na nazwę poleciał, kupił czy w internetach, czy gdziekolwiek indziej, nie wiem, no bo no, tak jak powiedziałem, no nie mnie oceniać, nie wiem gdzie on to nabył. Zapachniało chwilę mydełkiem, szarym mydłem, dosłownie szarym. Za chwilę przytkało całkowicie, nie szło tego w ogóle ogarnąć, jeżeli chodzi o sprawy zapachowe, w ogóle nic, kompletnie nic, to było nie do zaakceptowania wręcz, ten smród, przydusiło mnie, ja wytrzymuję bez żadnego problemu na saunie 15 minut, bez żadnego problemu, no nieraz mam jakąś zadyszkę troszkę wcześniej, a tutaj nie minęło 10 minut, musiałem się ewakuować, bo nie można było złapać jakiegokolwiek oddechu. Facet po prostu pogorczył atmosferę na tej saunie, myślał, że coś tam doda, a to nawet w zalążku najmniejszym nie miało sens jakiejkolwiek właściwości wentylacyjnych. Powiedziałem mu delikatnie jakby co ty myślę, tylko że to było po prostu, że to nie ma, no nie ma efektu, że to mnie przydusiło. Czy wyciągnie wnioski? Nie wiem, nie mnie oceniać, ja tam byłem prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz. Nie o to chodzi. To a propos dodawania czegokolwiek na piec, ja uważam, że to jest bardziej się robi faux pas, aniżeli robi się coś dobrego. Jeżeli ja bym mógł coś zasugerować, cokolwiek zasugerować, to do niewielkiej takiej, jak się kupuje w butelce wodę, taką półlitrowe są takie wody małe, do takiej wody jakbyście dodali 20 amolu, dosłownie 20 amolu. To zmieszali i to w jakimś tam stopniu niewielkim, znaczy w sensie takim, że nie od razu chlusty wszystko na piec, ale to w jakimś tam sensie raz na jakiś czas, jak wchodzicie na saunę, polali, żeby to parowało, powiedzmy taką setkę wylejecie na piec. To według osobiście mnie robi robotę. Ale mówię, to wracamy do tematu, bo teraz na razie powiedziałem o tym, jakby co mnie spotkało tam a propos tego przynoszenia przez ludzi, ale to spotyka, na każdej saunie mnie to spotyka, także tutaj nie jest nic dedykowane do tego konkretnego klubu, nie ma to żadnego znaczenia, gdzie to się wydarzyło. Takie coś jest, ja takiego czegoś nie polecam, nie preferuję, według mnie to jest bez sensu i mówię, ludzie się nie znają, kupują chemikalia, wlewają beztrosko do tego pieca, to są niby jakieś tam zapachy, one giedają. Są na saunach tak zwane seanse, organizują je sauny w dużej większości. No te seanse są, jak domyślam się, no ci ludzie, co leją tam te specyfiki olejkowe na piec, wiedzą, co tam dają. Dodatkowo jakby te wachlarze czy ręcznikami to rozprowadzą po saunie. No ma to sens, tak? A nie samoistne jakieś tam robienie atmosfery, według mnie bez sensu. Ale teraz coś, co już dotyczy dosłownie tej sauny. Good Luck Club. I tam sauna. Na dole pani, no tam wykasowała wszystko tego i pyta się, czy mamy kłódki. Ja sobie myślę, po co te kłódki? Co się okazuje? Do tegoż miejsca przychodzimy, do szatni, z własną kłódką. Musimy mieć jako użytkownicy własną kłódkę, bo szafki są z takim systemem zamkowym. Ja wam pokażę to na załączonym obrazku. Teraz macie okazję to zobaczyć. Proszę bardzo, oto film i zdjęcia. Dokładnie tak. I kuteczka. Tak jak widzieliście, tak to wygląda, czyli jest system zamkowy polegający na po prostu na wolnej dziurce i tam trzeba włożyć kutkę i trzeba przynieść swoją kutkę. Szczerze powiem, no nie za bardzo to już do dzisiejszych czasów pasuje. Ja pierwszy raz w życiu się z tym spotykam, a byłem na wielu, wielu, wielu saunach. Na wielu. Żeby w ogóle były w użyciu kłódki do zamykania czegokolwiek. No dobra, tam nie dosyć, że są te kłódki do zamykania, to jeszcze tą kłódkę przynosimy ze sobą. Czyli kolejny element wyposażenia sauny do Gdańska to jest, że musimy przynieść kłódkę. No trochę takie to niepoważne, bo tak. Więcej wam powiem, nawet jak przyniesiemy swój kluczyk do swojej kłódki,
ten kluczyk gdzieś tam musimy, gdzieś go zostawić. Nie ma jakichś konkretnych miejsc, żeby te kluczyki, nie wiem, powiesić, odstawić, czy gdzieś tam niebezpiecznie przechować. Musimy improwizować z jakimś murkiem, szafką, coś tam gdzieś na podłodze. No nie daj, wyobraźnia moja mi podpowiada, jakbyśmy gdzieś ktoś by przypadkowo zabrał nasz kluczyk, przypadkowo by gdzieś tam się, no nie wiem, coś by się zapodziało, to nawet tej kłódki nie otworzymy, no bo to jest nasza kłódka, także... Powiem wam, zaszokowałem się trochę tym systemem, no bardziej się uśmiałem, bo ta pani nam dała, powiedziała, że ma takie kilka kłódek dla pierwszo przychodzących. Ja byłem z kolegą, no to dała nam te kłódki, powiedziała, że to ostatni raz, że ona tam, no, że trzeba przynieść swoje. Okej, dobra, użyliśmy tych kłódek służbowych tej pani, ale no w sumie to się troszeczkę uśmiałem, a trochę bym powiedział, to już tak jak powiedziałem, no klub jako całość bym powiedział całkiem niezły, nieźle to zrobione, no jakby nie patrzeć Gdańsk, czyli to nie jest jakieś tam, wiecie, no podrzędna miejscowość, gdzie to wygląda słabo, dosyć wygląda to dobrze, ja mam jakieś tam uwagi swoje konkretne co do tego miejsca, ale to nie chcę tam mówić, bo to nie o to chodzi, że ja tam jeżdżę i jakieś może swoje wypowiadam oceny, bo nie do końca dla mnie miejsce, jeżeli mam podsumować, to takie, gdzie ja się jakoś specjalnie wyluzowałem. Sauna duża, mieszcząca lekko, ale by spokojnie ponad 20 osób wejdzie. Naprawdę wejdzie tyle, bo są trzy grzędy, duże pomieszczenie, naprawdę, naprawdę sporo, ale później nie ma za bardzo tam miejsca do wypoczynku takiego swobodnego. Nie ma miejsca do leżakowania, czyli większa jest sauna niż możliwości wypoczynkowe. Więcej ludzi niż te możliwości jakby wyluzowania się. To nie za bardzo są moje klimaty. Chociaż powiem wam, że zawsze są takie godziny na saunach, na każdej saunie to jest, że są określone godziny, kiedy na tych godzinach jest po prostu zawsze mniej ludzi. Także tam też pewnie są godziny, zresztą ja to zauważyłem, bo to jest czynne do północy, że tak mniej więcej po godzinie 10 już się wyluzowuje i faktycznie jak ktoś chce przyjść przed końcem zamknięcia całego obiektu, to fajnie, można tam spędzić czas. Także dzisiejsze hasło to jest kłódki saunowe już nie są w modzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do następnego razu, pa pa. Towarzyszko i towarzyszu, pamiętaj, subskrypcja kanału jest jedyną skuteczną metodą na hemoroidy i żylaki odbytu. Lepiej zapobiegać, jak leczyć. Alkohol i narkotyki wrogiem narodu.